język jest to abstrakcyjny, podlegający rozwojowi system porozumiewania się. W programie Kultura Języka będziemy chcieli pokazać Państwu, jak piękny jest język polski. Bilet wstępu do ustępu. Jola lojalna, Jola nielojalna. Cześć, mamy dzisiaj dzień. A ty co? Co robisz? Pip, 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 pip. Co za debile? Pip. Odczepcie się wszyscy. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Witam Was w nowym odcinku Kultura Języka. Jest to program, który powstał z inspiracji tego, co dzieje się za oknem, co dzieje się na ulicy, co dzieje się w tramwaju, w autobusie, wszędzie. Uszy więdną, moi kochani, uszy więdną, jak się słyszy, co ludzie mówią. I do tego jeszcze jest to, że nawet małe dzieci nie są oszczędzone, ponieważ one nas śladują dokładnie to, co mówią dorośli. A dorośli rzucają wiązanki w tę i w tamtą. Ale niestety nie są to wiązanki kwiatowe. Są to wiązanki wulgarystyczne. I będziemy takie tępić. Będziemy takie tępić, jak tylko się będzie dało. Bo o to chodzi, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. A głowa powinna myśleć pięknie. Głowa powinna myśleć kolorowo. Głowa powinna myśleć życzliwie, optymistycznie. I głowa powinna myśleć przede wszystkim mądrze. Nie? Taka jest prawda. No to zaczynajmy. Ze słownika. Co wynika? Detektyw Ewa na tropie. Roman Bratny. Dla wielu osób człowiek, który przeżył wojnę, człowiek, który przeżył piekło i to wszystko przełożyło się później na jego życie. Inni z kolei oceniają go dość krytycznie, że pomimo tak tragicznych przeżyć po skończeniu wojny potrafił szybko o tym zapomnieć i skierować swoje życie na całkiem inne tory, czyli ukończyć polityczną uczelnię i bratać się z władzami komunistycznymi. Dlaczego to zrobił, nie wiemy. I ja, detektyw Ewa, uważam, że słowo, które wypowiedział pan Urban w stosunku do Romana Bratnego, jest słowem krzywdzącym. Zobaczcie, tu jest niewielka część książek, które napisał ten człowiek.
które tchną mądrością człowieka, który przeżył wiele i umiał to przelać na papier. Każdy z nas oczywiście zna Kolumbów rocznik 20, choćby z tego względu, że było i jest to lekturą szkolną. Inne tytuły tego autora to Kiepskie zmartwychwstanie, Pamiętnik moich książek, Lot ku ziemi, Torturowani szczęśliwi, Szaleństwo rewizora, Trzech w linii prostej. Jest to oczywiście tylko niewielka część jego twórczości. Tu jest w naszej bibliotece. Zgromadzona w naszej bibliotece. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie, czym jest piękno. Piękne usta, jasne błonie. Nie musimy używać wulgaryzmów. Możemy przecież stosować słownictwo z naszego bogatego języka polskiego, bo nasz język jest dużo bogatszy na przykład niż język angielski. Zamiast powiedzieć, że coś jest biste, to można powiedzieć po prostu jest wspaniałe, jest piękne, jest cudowne, jest niezwykłe, jest... Sami sobie wymyślicie jeszcze inne określenia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. Roman bratny, kiosk Nadębowego. Poeta mówi tak. Kochałem tak jak ty zapewne, ale mi serca dano skąpo. Na miłość moją niepotrzebną, bowiem stawały nad epoką, której imiona dajesz teraz, olbrzymia śmierć i przerażenie. A trochę dalej. Jeszcze. Znaczy trochę wcześniej. Mówi zza kulis. Zbliża się granie, to piosenka Demarczyk do słów Baczyńskiego. Marszowy, żałobny rytm i słowa. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Można pięknie powiedzieć. Ogromny krzyk leci zza kulis. Zwycięstwo!